Witajcie na kanale Water Jet Support, kanale poświęconym hydrostrumieniowej technologii. Na tym kanale dowiecie się wszystkiego na temat maszyn Water Jet. Przed Państwem dwie maszyny. Proto Max, jest to mała, kompaktowa wycinarka wodna, na przykład do warsztatu. A tutaj Omax 2652. Jest to już profesjonalna maszyna wielozadaniowa. Kilka słów na temat tej maszyny. Posiada ciekawe akcesoria, jak na przykład głowicę kompensującą stożek oraz obrotnicę. Zasada działania Waterjeta jest banalnie prosta. Wszystko zaczyna się w pompie, na przykład takiej wzmacniaczowej. Woda jest sprężana do bardzo wysokiego ciśnienia i rurkami wysokiego ciśnienia wędruje do naszej komory mieszającej. Tutaj pod ciśnienie zasysa garnet, który znajduje się w tym oto pojemniku. Garnet jest to właśnie nasze ścierniwo, dzięki któremu możemy ciąć różne materiały. Garnet ma różne gradacje, 80, 120, 240, w zależności od zastosowania i rodzaju materiału do cięcia. I tym wężykiem tutaj wędruje właśnie do naszej głowicy. No i tutaj dzieje się magia. Woda z prędkością dwóch machów, czyli podwójnej prędkości dźwięku, wylatuje razem z garnetem i wtedy dochodzi do przecinania materiału. W porównaniu do technologii plazmowej, laserowej, Waterjet ma szersze zastosowanie, ponieważ potrafi ciąć w szerszej gamie materiału. W tym odcinku skupimy się generalnie na tym akcesorium, czyli na obrotnicy. Tutaj już mamy zamocowany materiał. Wytniemy kilka rzeczy, które są już tutaj w oprogramowaniu. Tutaj Bartek właśnie, ostrość, ustawia wszystko, aby zademonstrować, jak to się wszystko będzie wydarzać. Oraz drugą rzeczą, jaką zademonstrujemy, jest grawerowanie, robienie rowków, różnych wzorów na elementach. Pierwszym etapem jest zamocowanie naszego materiału na obrotnicy i wycentrowanie go, tak, żeby był w osi. Do tego używamy tutaj akcesorium, które jest w sumie razem z obrotnicą. Jest to czujnik zegarowy. Czujnik zegarowy trafia na swoje miejsce. Następnie ustawiamy go na materiale. Jak widać, materiał nie jest w osi. Oto rezultat naszej kalibracji. Może nie jest to perfekcyjnie, ale wystarczająco do naszych testów. Dobrze, projekt gotowy, załadowany w naszym oprogramowaniu. Za chwilę zaczynamy cięcie. Właśnie Bartek ściągnął nasz zegar i lecimy z tym. Oto rezultaty naszych cięć. Wycinaliśmy pierścionki, to pierwszy przykład, który składa się z trzech części i się nie rozpada. O. Grawerowanie. Robiliśmy taki szpon. Tutaj właśnie widać tą funkcję wygrawerowanie. Kolejny przykład. Wąż albo żmija. Tak to wygląda. Wygląda jak grzechotnik. Pyk, 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 załóżmy. O, tak się prezentuje. Kolejny jest sygnet. Tutaj chcieliśmy wygrawerować T. No i tak to wygląda. Oto kolejny przykład. Też połączony z trzech części. I na końcu taki wzór. Tutaj głównie zastosowaliśmy funkcję grawerowanie. O, zrobiliśmy taki wzorek. To jest miejsce na jakiś kamień szlachetny bądź cokolwiek. No i tak to się prezentuje.
Te dwie funkcje zostały zaprezentowane właśnie do wycięcia takich różnych pierścionków. Oczywiście jest to wykorzystywane do rzeczy bardziej przemysłowych, które za chwilę Wam pokażę. My używamy naszej obrotnicy na przykład do wycinania zbiorników, które są częścią składową naszych podajników ścierniwa BGH500. Używamy na przykład do wycięcia tutaj tego kołnierza całego, do wycięcia wszystkich tych otworów w całej tej naszej rurze, którą mieliśmy, do wycięcia na przykład otworu tutaj tego, żeby móc potem ten kołnierz włożyć i dospawać, tak jak jest to zrobione. Tutaj tych trzech otworów, żeby też móc dodatkowo potem dospawać. Z tyłu tej blaszki też otwór jest wycinany, aby potem był móc dospawany. Aż finalnie otrzymujemy cały taki gotowy zbiornik. Na koniec jeszcze jeden przykład zastosowania obrotnicy. Proszę bardzo, taki wzorek wycięty w rurze. Generalnie odcinek na ten temat, bo wycinaliśmy to w gaśnicy, tak? Jest tutaj w rogu. No, a na tą chwilę żegnam się z Wami i do zobaczenia kolejnym razem. Water Jet Support. Cześć!